Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kartek z Ponidzia na kanale, w kanale Nowej Nidzic. Zachęcam do subskrypcji. Coś pro domo sua. Mianowicie 5 lutego ukończyłem 63 lata. Otrzymałem troszkę życzeń, za co serdecznie dziękuję i już teraz będę mógł śpiewać za Beatlesami When I'm 64. A teraz opowieść, jak to się stało, że zostałem autorem, współautorem antologii krakowskich limeryków z okazji 750-lecia lokacji miasta Krakowa. Klub absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2007 roku ogłosił konkurs na najlepszy limeryk o Krakowie. Przypomnę, że lokacja miasta Krakowa nastąpiła w roku 1257 i miała miejsce w pięknej wiosce podpińczowskiej zwanej Kopernia. I tam w 2007 roku odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta Krakowa Majchrowskiego, burmistrza Pińczowa pana Baduraka i tłumu wiernych, że tak powiem. Ale inicjatywa Kolegium Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokładnie Klubu Absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, sprawiła, że postanowiłem wysłać kilka limeryków. Ale żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, czyli znalezienia się w tej książeczce, wysłałem limeryki na swojego syna Przemysława, na swojego ojca Tadeusza, nie mylić z innym Tadeuszem, mój tata Tadeusz Nurkowski, główny księgowy, no co prawda może troszkę słabszy księgowy niż ten, o którym mówimy, też zafunkcjonował i na moje nazwisko. I okazało się, że szacowne jury wybrało limeryk autorstwa Tadeusza Nurkowskiego i ten limeryk znajduje się w tej książeczce Smocze Jajo, wydawnictwo Osolineum, teraz już nie do zdobycia. Był kiedyś do zdobycia w księgarni Znaku na ulicy Sławkowskiej, ale teraz go tylko widuję na Allegro w cenie dostępnej. I jakiż to limeryk trafił do tej antologii? Mianowicie limeryk o skinheadzie z Nowej Huty. Może ja już, bo ja znam go na pamięć, to nie będę szukał, gdzie on jest. Postanowię sobie przypomnieć. Pewien skinhead z Nowej Huty zapluł swoje nowe buty. Potem czyścił je w amoku, robiąc dużo huku w bloku. Ale już nie chodził z truty. Dodam, że autorami tej antologii były następujące postacie. Wisława Szymborska, Jacek Baluch, Mieczysław Czuma, Marcin Daniec, Aleksander Fiut, Jerzy Jarzębski, profesor Jerzy Jarzębski, Zbigniew Machej, Bronisław Maj, Jacek Majchrowski, Robert Makłowicz, Henryk Markiewicz, Andrzej Nowak, Michał Rusinek, Mariusz Parlicki, Leszek Wójtowicz, Michał Zabłocki, no i pozostali czytelnicy, którzy, powiem brzydko, załapali się do tej antologii. Antologia, spotkanie inaugurujące antologię miało miejsce w księgarni hetmańskiej, też w 2007 roku. Byli wszyscy autorzy, no prawie wszyscy, pamiętam, że chyba pani Wisławy nie było. Był to 2007 rok. Tak a propos, w tej księgarni hetmańskiej dekadę wcześniej Jacek Kaczmarski podpisywał mi swoje książki. To był 1996 rok, 11 lat wcześniej. Dwie swoje książki i jedna mi gdzieś zaginęła. Ja wiem, że Habent sua fatali belli, ale proszę moich byłych gimnazjalistów z Cieszków, aby mi mogli ją zwrócić, ponieważ ćwicząc na konkurs Jacka Kaczmarskiego w domu Kazimierskiej, w Kazimierskim Domu Kultury, dałem i książka do mnie nie wróciła. Bardzo proszę tą drogą o zwrot mi tej
książeczki. Na pewno był to tomik Między postem a karnawałem. Także apeluję do moich kochanych byłych gimnazjalistów, jeśli macie w swoich zbiorach moją książeczkę, tam jest napisane Krzyśkowi Jacek, także to taka ciekawostka. Smocze jajo. Wydawnictwo Ossolineum. Także wydawnictwo chyba też już nie istnieje. Piękny papier, książka, z której jestem dumny. No właściwie z tej anegdotki jestem dumny, że figuruje miast mnie, mój tata, ojciec Tadeusz Nurkowski, dawny główny księgowy Zespołu Administracyjnego Szkół w Czarnocinie. Dziękuję Państwu za uwagę.